No i jemu nigdy nic nie pasuje, że mu niby coś mu te owce wzięło. No, ja wiem, co tam łazi po lesie. Nie wiem. Ty słyszałeś tu? Chodź, uciekamy. Dajcie co napić To nagranie, które Państwo widzieli, pochodzi z telefonu młodego Juhasa, który razem z kolegą odpoczywał w lesie za mną. Co zarejestrowała jego kamera? Tego nie wiadomo. Pewne jest natomiast, że wśród tatrzańskich zwierząt są gatunki tajemnicze, które wymagają ciągłych badań. Czy w Tatrach należy się bać? Postaram się odpowiedzieć na to i inne pytania w naszym reportażu. Odszukaliśmy Juhasa, który opowiedział nam, co się wtedy stało. Ten młody chłopiec ma na imię Wojtek i ma 15 lat. Nie widzę jak dokładnie, ale to musiał być on. Bo rost była i kozica była niezywo i parę kilometrów dalej, potem była sarna, to jest wyciągnięto na drzewo. Nie widzę jak, ale tak się mi widzi, że to on musiał być. Ale ja się tam nie boję niczego. No. Dziewczyny mnie zresztą też lubią. No, to zdarzenie nie jest odosobnionym przypadkiem. Niektóre tatrzańskie zwierzęta bywają niebezpieczne. Zwłaszcza dla osób wędrujących samotnie. Wie pan, ja dużo wędruję samotnie, tak? Ponieważ nie mam z kim wędrować, tak? No i ja pytam, czy to jest moja wina, że ja nie mam z kim wędrować? Wracałam z Morskiego Oka samotnie, tak? I nagle poczułam za mną, jak gdyby mnie ktoś obserwował. Nagle się odwróciłam, tak? I strasznie się wystraszyłam, ponieważ jakby taka grzywka tylko przede mną przeskoczyła. I kiedy wróciłam do pensjonatu, postanowiłam to narysować. Proszę. Pan Jarek prowadzi parking. W okolicy kilka popularnych szlaków i nieprzebrany tatrzański las. Pan Jarosław spędza tu kilkanaście godzin dziennie. Na długo? No to taki by dźwięk straszny, nie? Normalnie i no tu nawet na tej gałęzi, nie? I takie ślepia tylko wybałuszy, okropne, nie? I normalnie się nie boję, no ale strach jest, bo to nie wiadomo, co to może być. I tylko słyszałem takie słowa, pójdź w dołek pod kościołek, coś takiego. To wie pan, ja się nie boję, nie? Ale? No ale strach jest. Kogo spotkali na swej drodze Juhas, turystka i parkingowy? Sam nie rozwikłam zagadki tajemniczych zdarzeń. Pomogą mi w tym pracownicy naukowi Muzeum Tatrzyńskiego imienia doktora Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem. Do zobaczenia wkrótce.